Witam was serdecznie w kolejnym odcinku naszego maratonu pierwszej klasy. Tym razem odcinku pod nazwą Oskarżony. Jezus Maria, z każdym odcinkiem już tutaj coraz poważniej. To już nie jest serial, wiecie, o pierwszych pocałunkach, życiu szkolnym, coś ten deseń. Nie. Że naprawdę zaczyna robić poważnie. Następny odcinek. Pierwsza klasa. Skazany na 25 lat za niewinność. To pierwsza klasa jest. Jezus Maria. Zapraszam. Litka i Witek spotykają się od kilku tygodni. Hej. Witek to najcudowniejszy chłopak, jakiego znam. Jest naprawdę miły, czuły i sympatyczny. A to, że on mnie lubi, to już w ogóle super. Mógłbym mnie nie lubić generalnie. I tak bym się z nim spotykała. Zmusiłabym go. Ale dobrze, że mnie lubi. To trochę ułatwia sprawę. Słuchaj, bo jest taka sytuacja, że muszę odwołać naszą randkę jutro. Co? Ale dlaczego? Spotykam się z Edwinem, jedziemy do tego parku linowego. I będziemy skakać jak małpy! No, Witek, ale tak się cieszyłam na ten film. Kochanie, no ale nie będę swojego kumpla teraz wystawiał. Litka jest śliczna, mądra i świetnie się całuje. Szkoda, że nie dogaduje się z Edwinem. Nie, znam go od 5 klasy podstawówki, jesteśmy kumplami. W sumie to traktuję go jak brata. No ale to co, on jest ważniejszy niż ja? To nie jest żaden konkurs, kto jest ważniejszy, no daj spokój. Kochanie, to nie jest żaden konkurs, kto jest ważniejszy. Ale Witek jest. Chłopak dobrze robi, naprawdę. Rose before house! Umawiam się z Witkiem na randkę, po czym w ostatniej chwili pojawia się Edwin, który wszystko psuje. No on jest ważniejszy ode mnie? To jest naprawdę nie fair. Kiedy Litka powiedziała, że spotyka się z Witkiem, cały czas jej powtarzałam, że to tak, jakby umawiała się z Edwinem. Ale ona uważała, że to nonsens. Niestety taka jest prawda. Oni są jak bliźniaki syjamskie. Chwila, chcecie mi cały czas mówić, że Sara jest w pierwszej klasie... Co to jest? Gimnazjum? Gimnazjum chyba nie ma. Liceum? Liceum? Ona jest tak inteligentną dziewczyną, że ona po prostu minuta programu i ona już wie, co tutaj się dzieje. W ogóle wie, o co chodzi i wszystko. Wróży jej świetlaną przyszłość. Wróży jej naprawdę świetlaną przyszłość. Zobaczycie, Ipla niedługo stworzy program pod nazwą Pierwszy Doktorat. I Sara będzie główną postacią. Edwin jest naprawdę zabawny i zawsze mówi to, co myśli. Niestety, niektórzy są na tyle przewrażliwieni jak Litka i nie potrafią tego zrozumieć. Zazdroszczę naprawdę Edwinowi, że może mówić to, co myśli. Jakbym ja mówił to, co cały czas myślę, to by moja każda wypowiedź brzmiała mniej więcej w ten sposób. Naprawdę ciężko jest żyć z takim wewnętrznym głosem, który tak cały czas ci krzyczy w głowie. Czasami tam wyszepcze, żeby kogoś zamordować, ale głównie krzyczy. Naprawdę jest ciężko. Dlatego łapka w górę i subskrypcja za moją ciężką pracę. O nie, nie, moi drodzy, wy razem siedzieć nie będziecie. Ale dlaczego? Dlatego, że ja nie chcę, żebyście razem siedzieli. Ale to jest mój kumpel, ja chcę z nim siedzieć. Ale nie będziecie razem siedzieć, bo jak siedzicie razem, to przeszkadzacie. A siedzimy w pierwszej ławce, no co to panu przeszkadza? Nie będziemy przeszkadzać, ja chcę z nim siedzieć po prostu. Ale ja tak mówię, już proszę przesiąść się i to jak najdalej od niego, w tej chwili. To takie typowe dla Edwina, żeby się w taki sposób zachowywać do nauczyciela? Ja nie wiem, co ten Witek w nim widzi. Jędrne pośladki. No, widzę, że wyjątkowo jesteście dzisiaj przygotowani, ale ja też mam dla was niespodziankę. Chowamy zeszyty, chowamy książeczki. Chowamy, kochani, książeczki, chowamy zeszyty. I wynocha z mojej klasy, mam was dość na dzisiaj, idźcie do domu. Co za palant ten głowacki. Jak wyjechał z tym sprawdzianem, wiedziałem, że za to mu się oberwie. Czas minął. Bardzo proszę tak, podajemy kartki od tyłu do przodu. Odkładajcie już długopisy, szybciutko. Od tyłu do przodu, bardzo proszę. Tutaj kładziecie na biurku, bardzo proszę. Co ty robisz, dziewczyno? Boże, co ty najlepszego dziewczyno? Co ty w ogóle wyprawiasz? Dziewczyna właśnie zniszczyła rządowe dokumenty. I właśnie już wiemy, dlaczego następny odcinek pierwszej klasy będzie się nazywał 25 lat w więzieniu za niewinność. Dobrze. Dobrze, moi drodzy. Nic się nie stało. Akurat tak się fajnie składa, że macie ostatnią godzinę. To zostaniecie jeszcze godzinę dłużej. I wszyscy napiszą sprawdzian jeszcze raz. Nie, bo to wszystko jego wina. Bo ja widziałam, jak... Ty jesteś obrzydliwy. Moja wina? Co zrobiłeś z kawą pana Głowackiego? Ty przestań kłamać, co ja zrobiłem? On wrzucił tutaj panu smarki, ja to widziałam. Okej. Dzięki Bogu, że jest teraz kwarantanna, izolacja i moi montażyści nie mogą mi takich rzeczy robić. Bartek.
Bart. Uważaj sobie, uważaj sobie. A ty nie kłam! Ty się uspokój, dlaczego ty kłamiesz? Nie kłamię! Zastanów się, co mówisz! Ty się sam zastanów, dlaczego kłamiesz? Głupio ci teraz, głupio mu, co? Kiedy Litka to powiedziała, od razu pomyślałem, cholera no. Edwin znowu przesadził, no ale to jest bardzo w jego stylu. Edwin nigdy nie wie, kiedy przestać. To odważne ze strony Litki, że powiedziała Głowackiemu, jaka była prawda. Wait, what? To co Litka mówiła, to była prawda? Ona właśnie uratowała pana Głowackiego. A, tytuł 25 lat za niewinność naprawdę trzeba mieć coraz więcej i więcej sensu z każdą chwilą. Zresztą jak już teraz my znamy wszyscy Głowackiego, to nie tylko Litka będzie miała przerąbane, nie. Jej dzieci, wnuki, prawnuki, tak 5 pokoleń do przodu będzie miało przerąbane. Bo przez te 5 pokoleń Głowacki będzie cały czas uczył matematyki. I wszystkie dzieci Litki będą miały przerąbane. Poza tym przepraszam bardzo, ja na miejscu Głowackiego też bym się naprawdę niesamowicie zdenerwował, bo ja nie jestem w stanie zacząć mojego dnia bez porannej kawusi. On na pewno też nie jest w stanie. Ona mu ją wylała. Następnego dnia Litka została wezwana do pani wicedyrektor. Bo zaszła taka niesmaczna sytuacja, bo widziałam, jak Edwin grzebał sobie bezczelnie w nosie i później to, co wyciągnął, wrzucił do kawy pana Roberta. Jesteś pewna tego, co mówisz? Litka, jesteś pewna tego, co mówisz? To są poważne zarzuty, Litka. Smarki w kawie. Poważne zarzuty, Litka. Cóż, to nie była do końca prawda. Przewrócenie kubka pana Roberta Głowackiego to był wypadek. No, ale wyobraźmy sobie, że ja naprawdę chciałam go uchronić przed wypiciem tej kawy. No a teraz przez to wszystko jestem traktowana jak jakaś przestępczyni. Wow, i chcesz mi powiedzieć, że z powodu tego wymyślania Litki Edwin teraz pójdzie do więzienia? Następny odcinek pierwszej klasy. Pierwsza klasa, skazani na Shawshank. To pierwsza klasa jest. Bo ja mam trochę inne podejrzenia. Że byłaś nieprzygotowana do tego sprawdzianu i po prostu chciałaś, żeby te sprawdziany były nieczytelne. Nie, ja przecież mam dobre stopnie z matematyki. Okej. Dobrze, to wszystko, co masz do powiedzenia w sprawie, tak? Tak. A, i pani dyrektor, chciałem jeszcze dodać. Ja jestem kibicem Lecha, a Legia to stary ch**. Hej. Hej. Nie mam nastroju, tylko dziś. Co się stało? Nie zawiesili Edwina. No co ty gadasz? No tak, i za te smarki w kawie teraz nie pojedziemy nawet do parku linowego. Jego rodzice zabronili mu się ze mną widywać. Jezu, żartujesz, a tak się cieszyłeś. Ta niby smutna Litka. O, szkoda, szkoda, tak się cieszyłeś. To co, idziemy do kina, tak? Kochanie, listy do M4 grają. Idziemy do kina. Najgorętsza komedia walentynkowa. Zauważyliście to swoją drogą. Na pewno musieliście zauważyć. Za każdym razem wychodzi jakaś taka debilna polska komedia romantyczna. Zawsze to reklamują. Najgorętsza komedia romantyczna tej jesieni. Najgorętsza komedia walentynkowa. Żygać mi się chce. Czy my w Polsce nie umiemy cokolwiek innego poza komedie romantyczne? Wy w Polsce boicie się filmy akcji? Chociaż nie, filmy akcji to nie, bo to Vega robi i one są straszne. To nie. Czy wy w Polsce boicie się robić horror? Zrobił się prawdopodobnie, za to wyrzucą go jeszcze ze szkoły. Albo przenios. Nie no, myślę, że jakoś wybrnie z tej sytuacji. Nawet jeżeli go przeniosą, no, poza tam jakichś lewych typów i co? Co idzie na złą drogę, już nie wspominałem, że jakiś jego kumpel dawny miał zatargi z policją. Jego ciągnie do takich ludzi. Nie chcę wychodzić na jakiegoś zbawcę, ale obawiam się, że Edwin beze mnie może naprawdę źle skończyć. Od podstawówki się nim opiekowałem. Witek mu pieluszki zmieniał w podstawówce. Następnego dnia Litka poprosiła wicedyrektorkę o rozmowę. To nie jest prawda, że Edwin wrzucił smarki do kawy Roberta Głowackiego. To nie tak było. A jak było? Ja dzisiaj? Bo wczoraj było inaczej, dzisiaj jest inaczej, tak? Ja przez przypadek wylałam tą kawę i... Jezu, praca wicedyrektorki w tej szkole jest gorsza nawet niż praca woźnego, wychodzi na to. Ja naprawdę na miejscu tej pani szybko bym zmienił pracę na pracę woźnego i miał wywalone w to wszystko. Jeszcze coś masz do powiedzenia? To wszystko. Jesteś wolna. Dziękuję. A nad karą się zastanowię. Nieważne, jak upokarzające to było, czuję się lepiej z tym, że powiedziałam prawdę. Jestem pewna, że Witek to doceni, a zresztą chcę być z nim szczera. Cześć, Witek. Możemy na chwilę pogadać na osobności? Słuchaj, bo zrobiłam to, co do mnie należało. Powiedziałam, że
Właśnie, prawda jest taka, że Edwin wcale nie wrzucił tych smarków do kawy Głowackiego. Co? A tam Sara siedzi w tle i podsłuchuje. A, to my już wiemy, dlaczego ona tutaj po wszystkim wie, co się dzieje w tej szkole. Powiedziałam tak tylko, żeby zrzucić z siebie poczucie winy. Ale po co ty to w ogóle zrobiłaś? Jaki był twój cel? Chciałam się usprawiedliwić. No, przepraszam, ja wiem, że to było głupie, ale przyznałam się do wszystkiego i teraz go już na pewno nie wyrzucą ze szkoły i mam nadzieję, że ty mi też wybaczysz. I... Adios, to jest moment na adios. Co zrobiłaś? Adios, adios. Nie potrafię spojrzeć tak jak kiedyś. To jest koniec. Tak! To jest koniec. Adios! Powiedziałam i zrobiłam to, co powinnam, prawda? Czy to nic dla niego nie znaczy? Rozumiem Witka w 100%. To logiczne, że stanął po stronie Edwina. Kumpel, z którym przyjaźnisz się od podstawówki, jest ważniejszy od dziewczyny. My, mężczyźni, mamy połączenie z naszymi najlepszymi przyjaciółmi. To połączenie polega na tym, że gdy jakaś krzywda dzieje się naszemu najlepszemu przyjacielowi, czujemy takie mrowienie w mosznie. Potwierdzone info, zapytajcie swoich kolegów męskich. Naprawdę, tak to działa. Mój przyjaciel Janek pracuje często na budowie i wiecie, jak to na budowie, jest dość niebezpiecznie. Ja cały czas czuję mrowienie tej moszny swojej, cały czas. A może po prostu powinienem pójść do lekarza, bo to dość niepokojące też jest. Litka głupio zrobiła, naprawdę głupio. Gdyby od samego początku posłuchała się mnie, nic z tych rzeczy by się nie wydarzyło. Ale tak to jest, gdy jest się upartym. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka naszego maratonu pierwszej klasy, odcinka pod nazwą Oskarżony. To było długie zdanie. Dziękuję wam serdecznie. Jak zawsze oczywiście zapraszam was na mojego Twitcha, mojego Instagrama. Łapka w górę i subskrypcja, albo was pobije wszystkich. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia na następnym odcinku. Czołem, już jutro na następnym odcinku. Ta! O ta! Cześć, Igor. Parzy.